Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj zastanowimy się, czy... Nie wiecie, po co jest biret, księdzu? Żeby być kimś na wsi. Zapraszam. Od razu na wstępie zauważam i ostrzegam, że ten fragment wycięty z konferencji wygłoszonej przez brata Tomasza Mantyka Kapucyna, chyba z Lublina, jeśli dobrze rozumiem opis na jego kanale, od słowa do słowa. Ten fragment jest fotomontażem, jeśli można tak powiedzieć, to znaczy jest to mozaika złożona z wypowiedzi brata Tomasza Mantyka. On sam się tak tytułuje, natomiast jest kapłanem, zakonnym kapucynem właśnie. Co mam na myśli, gdy mówię o mozaice? No chodzi o to, że są to pocięte różne zdania. Moim zdaniem w żaden sposób nie zakłamuje to jego wypowiedzi, natomiast trochę ją przerysowuje. Zasadniczo pojawia się tam faktycznie ta myśl, którą tutaj wyraziłem, ale nie aż tak jaskrawo. To znaczy pojawia się ta myśl, że biret to się nosi po to, żeby właśnie być jak ten taki pleban na wsi, że chodzi o to, żeby się tak pokazać, żeby być właśnie takim autorytetem, żeby to było takie ładne, takie jak dawniej. A później pod sam koniec materiału pojawia się ta myśl jeszcze, że uwaga na tą pokusę właśnie, żeby być tym kimś na wsi. Czyli to są zestawione dwa różne zdania, natomiast one faktycznie traktują o tym samym i zestawiłem je po to, żeby wybrzmiało to w sposób, powiedzmy, bardziej dosadny. A dlaczego w ogóle mam zamiar mówić o tej konferencji? Można by powiedzieć, że nic szczególnego tam się w niej nie pojawia, to znaczy zarzuty wobec tradycjonalistów, szeroko pojętych tradycjonalistów, są moim zdaniem dosyć prymitywne, dosyć proste, to znaczy przedstawione jest to w ten sposób, że teraz chrześcijanie w tym wrogim świecie stoją w takiej samej sytuacji jak Kościół pierwotny i nie można tak się po prostu zamknąć na to, co jest dookoła nas i wrócić do tego, co było. Brat Tomasz sugeruje, że to była postawa tych judaizujących chrześcijan, którzy chcieli wrócić do tego, co było. W obliczu tego pogańskiego świata chcieli wrócić do tego, co było, do tych bezpiecznych takich żydowskich zwyczajów. To jest pierwsza motywacja, więc powiedzmy takie bezpieczeństwo. Tam pojawia się również ta myśl, że tradycjonalizm to jest takie rozwiązanie najprostsze, najbardziej banalne, takie można powiedzieć prymitywne. Pada tam dosłownie to słowo, czyli właśnie zamykamy się w obliczu tego wrogiego świata. Mogą się zdarzyć takie osoby, które z taką motywacją przylgną do, powiedzmy, bardziej tradycyjnych form liturgicznych, natomiast w żadnym wypadku nie może to oczywiście być motywacja dla przylgnięcia do tradycyjnej wiary. Inna motywacja to jest ta właśnie wspomniana wcześniej według brata Tomasza, czyli taka, żeby się pokazać na wsi, tak? Po to, żeby zrobić dobre wrażenie, że my byśmy chcieli tak wrócić do tego, co było, jak to ksiądz był autorytetem, no i właśnie, żeby tak było, jak było, i do tego potrzebujemy właśnie wrócić po prostu do tych dawnych form i wtedy wszystko będzie tak, jak trzeba. No i oczywiście tego chochoła, którego brat Tomasz postawił, tego również dzielnie tłucze, wyjaśniając, że tak absolutnie nie można, że my mamy się jako Kościół rozwijać, że ten Kościół ma wychodzić do tego świata, ma się na ten świat otwierać i w ten sposób ewangelizować. Zestaw takich banalnych argumentów. Jestem w stanie zrozumieć, że zetknąwszy się z jakimś wąskim procentem takich katolików, którzy powiedzmy trochę romansują z tradycyjnymi formami liturgicznymi, można odnieść wrażenie, że faktycznie jest to coś takiego. To faktycznie może się zdarzyć. Natomiast na pewno brat Tomasz nie miał kontaktu z bractwem świętego Piusa X. Dlaczego tak twierdzę? To znaczy, jeśli miał, to faktycznie nie zrozumiał, nie zobaczył rzeczy moim zdaniem ewidentnych. Mianowicie, nasza walka w ogóle nie toczy się
o to, żeby było tak, jak było. Nasza walka w ogóle nie toczy się o to, że chcemy być jakimś autorytetem. Nasza walka jest stricte teologiczna. Nasza walka to jest walka o prawdę wiary. Dlatego tradycjonaliści są tradycjonalistami, abstrahując od tych estetów. My nazywamy w ten sposób tych takich w cudzysłowie tradycjonalistów, którzy kładą nacisk przede wszystkim na jakieś zewnętrzne formy. Kładą nacisk przede wszystkim na to, żeby wszystko było jeszcze lepiej niż tego przepisy liturgiczne wymagają. Żeby wszystko było tak mega, hiper, super tradycyjnie. Czasami jak to sobie po prostu jakaś dana osoba wyobraża, a nie tak jak to było praktykowane w kościele zawsze. Tylko właśnie, żeby po prostu było tak mega, 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 jak najlepiej, jak najpiękniej, jak najbardziej tradycyjnie, zgodnie z pojęciami tejże osoby. Takie osoby się zdarzają. Jak wspomniałem, ja tutaj na kanale mówię o tych osobach jako o estetach, natomiast nie są to tradycjonaliści. Tradycjonalista, jak sama nazwa wskazuje, jest przywiązany do tradycji, do tej tradycji przez to wielkie T, czyli do prawd wiary, do prawd wiary, które Kościół zawsze i wszędzie wierzył. To skłania nas do tego, żeby robić to, co robimy. To skłania nas do tego, podobnie jak świętego Pawła skłoniło do tego, żeby powiedzieć Kefasowi, sprzeciwić się Kefasowi, bo na to zasłużył, jak to pisze święty Paweł. Dokładnie to samo skłania nas do tego, żeby dzisiaj sprzeciwić się Kefasowi, żeby dzisiaj sprzeciwić się papieżowi, bo na to zasłużył. Dlatego, że na poziomie prawd wiary są błędy, prawdy wiary są zakłamywane. Najprostsze przykłady, pierwsze z brzegu, to jest sugerowanie, że inne religie mają moc zbawczą. Gdy celebrujemy, obchodzimy w kościele Dzień Islamu, sugerujemy w ten sposób, że ta religia nie tylko, że ona mówi rzeczy, które też faktycznie po części są prawdziwe, tylko sugerujemy, że to jest faktycznie droga, która ma moc zbawczą, którą, cytując, czy parafrazując Sobór Watykański II, którą Duch Święty nie omieszka, nie powstrzyma się, żeby użyć tejże drogi, żeby posłuży się tą drogą, żeby człowieka do zbawienia doprowadzić. To twierdzenie, że te fałszywe religie są drogami, które prowadzą do zbawienia, jest ewidentnie fałszywe. Kościół Święty w swojej teologii wielokrotnie tę kwestię wyjaśniał i mówił, że człowiek, jeśli zbawi się gdzieś wizualnie, zewnętrznie, poza Kościołem katolickim, to zbawia się pomimo swojej fałszywej religii, a nie dzięki niej. Bo jedyna łaska, jaka zbawia, to jest łaska Chrystusowa. Nie ma żadnego innego imienia, w którym można mieć zbawienie. Nie ma żadnego innego imienia, w którym można mieć zbawienie. I z tym się każdy, również taki modernistyczny teolog, zgodzi, ale on powie, że no tak, ale taki właśnie muzułmanin jest takim anonimowym chrześcijaninem. Ale jeśli faktycznie tak twierdzisz, jeśli twierdzisz, że to jest łaska Chrystusowa go zbawia, no to wtedy trzeba wybierać te środki, które faktycznie do tej łaski prowadzą. Czy ułatwia przyjęcie łaski Chrystusowej twierdzenie, że Pan nasz Jezus Chrystus nie jest Bogiem? Nie, nie ułatwia to przyjęcie łaski Chrystusowej. Dlatego wszystkie systemy, które twierdzą, że Chrystus nie jest Bogiem, nie ułatwiają przystąpienia do Pana Jezusa, nie ułatwiają przyjęcia łaski. A więc są błędne w jakichś podstawowych, kluczowych swoich zasadach i w ten sposób nie są tą drogą, która ma moc zbawczą, nie są systemem, który ma moc zbawczą, który przekazuje łaskę Chrystusową, są systemem, który w dużym stopniu odciąga od jedynego źródła łaski. Jeśli człowiek do tej łaski dostąpi, to raczej właśnie pomimo tej swojej fałszywej religii, niż dzięki niej. Inna taka współczesna herezja, która na dobre zadomowiła się w teologii współczesnej, tak zwanej katolickiej, to jest wolność religijna, bardzo powiązana właśnie, można powiedzieć, że ekumenizm z niej wynika, która twierdzi, że każdy człowiek ma wewnętrzne, wynikające z jego własnej godności prawo, żeby trwać w tej religii, którą uznał za prawdziwą. Czy to nie jest prawda? To nie jest prawda i Kościół nigdy tego nie nauczał przed Soborem Watykańskim II. Kościół nauczał, że tak, człowieka nie należy zmuszać siłą do przyjęcia prawdy. Natomiast to nie jest to samo,
co powiedzieć, to co przed chwilą powiedziałem, to nie jest to samo, co powiedzieć, że on ma wewnętrzne prawo wynikające z jego godności. Jeśli człowiek miałby wewnętrzne prawo wynikające z jego godności, żeby trwać w swojej błędnej religii, to Pan Bóg nie mógłby go za to potępić. A jak najbardziej Pan Bóg potępi tych, którzy prawdy nie przyjęli, tych, którzy prawdy nie szukali, tych, którzy świadomie i dobrowolnie nie szukali prawdy. Oczywiście, że w ten sposób człowiek może zostać potępiony. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kto się uwierzy, kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ten człowiek, który nie otworzył się na tą prawdę, nie szukał tej prawdy, ten człowiek może zostać ze względu na to potępiony, jeśli faktycznie właśnie jest tam jego, to musi być zawsze jego akt, jego wola. On nie chciał znaleźć tej prawdy, nie chciał jej szukać. Jak wspomniałem, człowiek, już wielokrotnie o tym tłumaczyłem, o tym mówiłem, człowiek, który chciał poznać prawdę, nie udało mu się ostatecznie całkowicie do niej dotrzeć, a więc nie wstąpił zewnętrznie do kościoła, bo nie rozpoznał go jako tego prawdziwego, natomiast szukał szczerze tej prawdy, starał się żyć tak dobrze, jak potrafi. Pan Bóg może obdarzyć go łaską. Święty Tomasz z Akwinu dokładnie to w swojej sumie teologicznej wyjaśnia, że taki człowiek, albo Pan Bóg wyśle mu misjonarza, który faktycznie mu wyjaśni, jak jest, albo oświeci go wewnętrznie, czyli pośle mu jakiegoś anioła na przykład, który oświeci go co do podstawowych prawd wiary. To niekoniecznie będzie wszystko, tak? Tylko co do podstawowych prawd wiary, tych, które będą najbardziej potrzebne do tego, żeby on zdołał się w tych swoich warunkach zbawić. A więc człowiek ma ścisły, moralny obowiązek szukać prawdy i za tą prawdą, odnalezioną prawdą podążyć. To się kłóci ze stwierdzeniem, że człowiek ma obowiązek, ma prawo trwać w swoim błędzie ze względu na godność, która jest jemu własna, która wynika z jego natury. To się kłóci. Ze względu na pierwszą myśl człowiek może zostać potępiony, jak już wspominałem, ze względu na to, że tej prawdy nie szukał. Jeśli byłoby tak, że człowiek ma tą godność i ona po prostu sprawia, że człowiek powinien tak swobodnie podążać tam, gdzie chce, no to wtedy nie ma podstaw, żeby Pan Jezus mógł wypowiedzieć te słowa: kto nie uwierzy, ten będzie potępiony. Odsyłam po więcej do moich wcześniejszych materiałów, na przykład kryzys Kościoła, analiza, bezbożna wolność, jeśli chodzi o wolność religijną, syllabus errorum, czyli zbiór błędów, moderniści i ich zła wola. Tak był zatytułowany ten materiał. A więc odsyłam do tych materiałów, które już dokładnie te kwestie omawiały. Tutaj zaznaczam to tylko po to, żeby wskazać, że to kwestie teologiczne są tutaj kluczowe. To znaczy, my mamy ścisły obowiązek nauczać tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nam przekazał. I to sprawia, że jesteśmy w tej chwili w opozycji wobec sporej części teologów, że jesteśmy bez uregulowanego statusu kanonicznego, to sprawia, że w pewnych kwestiach sprzeciwiamy się papieżowi Franciszkowi. Ścisły obowiązek sumienia do głoszenia całości katolickiej wiary. To jest to, co nas motywuje. Nie są to kwestie psychologiczne, bo tak jest nam łatwiej. Nie są to kwestie społeczne, bo nas to wynosi na piedestał. Raczej wręcz przeciwnie, to znaczy wszędzie, gdzie tylko się nie pojawimy, w kręgach kościelnych, to raczej jesteśmy traktowani właśnie jako ci jedyni, którzy są persona non grata. Wszyscy są przyjmowani, każdy protestant, muzułmanin, buddysta jest z otwartymi ramionami przyjmowany przez struktury kościelne, natomiast w każdy tylko oczywiście nie lefebrysta, włącznie z tymi najwyższymi władzami kościelnymi, co było widać przy okazji motu proprio traditionis custodes. Papież nie ma problemów z tym, żeby brać udział w ceremoniach pogańskich, natomiast ma problem z tym, żeby w kościołach parafialnych odprawiana była msza święta trydencka. A więc wracając do argumentacji brata Tomasza, tak, Kościół Święty musi iść i się rozwijać, musi nauczać, musi być w tym sensie ekspansywny, musi zdobywać duszę. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Właśnie. I nauczajcie. Czego?
tego, co Pan Jezus nam przekazał. Właśnie to nas zobowiązuje do tego, żeby być prawdziwie misyjnym, żeby w razie potrzeby nawet Kefasowi powiedzieć: sprzeciwiam Ci się, nawet jemu powiedzieć basta, nawet jemu powiedzieć: tego zrobić nie mogę. Nie mogę głosić współczesnego ekumenizmu, nie mogę głosić wolności religijnej, nie mogę również odprawiać mszy świętej w Nowym Rycie, bo on niewystarczająco przekazuje naszą wiarę. Co więcej, może wprowadzić w błąd wiernych co do kluczowych spraw. Może wprowadzić bardzo łatwo w błąd wiernych co do rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Może bardzo łatwo wprowadzić w błąd wiernych co do ofiarnego charakteru mszy świętej. Może bardzo łatwo wprowadzić w błąd wiernych, jeśli chodzi o konieczność nadprzyrodzonej łaski do zbawienia. Może bardzo łatwo w ten sposób podminować podstawy, fundamenty naszej wiary. Bardzo wyraźnie widać, jak szybkie wprowadzenie reform liturgicznych na Zachodzie pomogło, sprzyjało temu, żeby ta wiara całkowicie tam upadła. Nikt tam nie wierzy dzisiaj w rzeczywistą obecność, nikt nie wierzy w ofiarny charakter mszy świętej. Gdzie ten procent jest największy, gdzie najbardziej ludzie wierzą w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w ofiarny charakter mszy świętej? Tam, gdzie jak najwięcej zostało zachowane z takiej tradycyjnej wiary, tradycyjnej dyscypliny, tam, gdzie pewne tradycyjne formy jeszcze przetrwały, bo one przekazują pewną treść. Treść naszej wiary. A ja mam ścisły obowiązek nauczać tego, co Pan nasz Jezus Chrystus nauczał. I do tego należą również prawdy o rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, również ofiarny charakter mszy świętej. I nie mogę w tym najważniejszym, kluczowym fragmencie, elemencie, momencie, czyli w momencie składania ofiary, nie mogę w tym momencie oszukiwać wiernych, pokazując raczej moim zachowaniem, że to jest jakieś wspólne spotkanie modlitewne i tylko tyle. Odsyłam tutaj do materiału Bezbożna Msza, Bezbożny Świat, jak również do materiału Nowa Msza a Modernizm. Zasadniczo jednak chciałem dzisiaj powiedzieć o czymś innym. Mianowicie nawiązując do niedawnej Ewangelii, to znaczy niedawno czytanej na mszy świętej, o faryzeuszu i celniku, chciałbym powiedzieć o zarzucie, który nie padł w materiale brata Tomasza, ale który bardzo często się pojawia w przestrzeni internetowej czy w dyskusjach, mianowicie, że tradycjonaliści to są jak tacy faryzeusze, którzy są przywiązani do tego, co zewnętrzne, te zewnętrzne, jak Pan Jezus mówi, właśnie przecedzają komara, a przepuszczają wielbłąda, czyli mają skłonność do przesadzania w niektórych sprawach, a inne są dla nich zupełnie nieistotne. No i zarzut jest na przykład taki, że właśnie tradycjonaliści przesadzają w kwestiach takich zewnętrznych form, tutaj są tacy skrupulantni, ale gdy chodzi o zbawienie dusz, właśnie o wychodzenie do ludzi, o tą prawdziwą miłość, no to tam są zupełnie beznadziejni i w ogóle tego nie mają, właśnie jak taki prawdziwy faryzeusz. No to chciałbym, żebyśmy krótko spojrzeli na tą opowieść Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku. Pierwsze, co tam się rzuca w oczy, to jest to, co zwykle widzimy w tej przypowieści, czyli faryzeusz porównuje siebie do innych, uważa siebie za lepszego od innych. Ale jego problem jest dużo głębszy. To nie jest tylko to, że on się porównuje do innych i uważa się za lepszego, tylko jego problem polega głównie na tym, że on uważa, że jest sam źródłem swojej sprawiedliwości. On jest przekonany, że jego uczynki czynią go sprawiedliwym. On jest przekonany, że jest po prostu sprawiedliwy, bo tak, bo taki właśnie jest. I to jest źródło jego pychy, to jest źródło tej postawy, która czyni go właśnie tym faryzeuszem. On przez to nie odejdzie usprawiedliwiony do domu, bo uważa, że te jego uczynki są tak wielkie, wspaniałe, że Bóg niejako musi to uznać, musi to docenić. Jak się zachowuje celnik i jak powinniśmy my się zachowywać? Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Czyli celnik nie pokłada nadziei w samym sobie. Sednem pobożności jest to, żeby wyciągnąć ramiona do Pana Boga w nadziei i ufności. Jestem słaby, jestem grzesznikiem. Boże, Twoja łaska niech mnie
uświęca. To znajduje później taki doskonały wyraz w Małej Drodze Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, ale o tym dzisiaj nie będę mówił. To jest ta postawa, postawa człowieka, który wie, że w uświęceniu przede wszystkim potrzebujemy Bożej łaski. Dopiero z Bożej łaski wypłyną prawdziwie zasługujące uczynki. Bez tego pierwszego momentu, który wyraża się właśnie na kolanach w modlitwie, tego upadnięcia na kolana, wyciągnięcia tych ramion do Pana Boga, bez tego elementu same uczynki bardzo łatwo stają się tylko takim sportem wyczynowym. A zrobiłem to i już jestem sprawiedliwy. To jest postawa faryzeusza. I faktycznie mogą się zdarzyć takie osoby związane, powiedzmy, mniej lub bardziej z jakimiś tradycyjnymi formami liturgicznymi, które będą miały mniej lub bardziej podobną postawę. To się może zdarzyć, natomiast zarzut wobec całego środowiska na podstawie tych kilku osób w ogóle nie jest uprawniony. Natomiast można powiedzieć jeszcze kilka słów o takim modernistycznym faryzeuszu, bo tacy też istnieją. I to mam na myśli takiego stricte modernistycznego faryzeusza. Otóż, co robi ten zwykły, taki tradycyjny faryzeusz, tradycyjny ewangeliczny faryzeusz? Zachowuje Boże przykazania i problem polega na tym, że uważa, że już nie potrzebuje niejako nic więcej. Że niejako łaska Boża to już jest mało ważna. Ja robię to, co trzeba, Pan Bóg mi coś nakazał, ja to robię, jestem sprawiedliwy i koniec. Niech inni odejdą. Ja jestem sprawiedliwy. Uważa siebie za wystarczające źródło niejako swojego uświęcenia. Nie dostrzega nadprzyrodzoności naszego powołania, tego, że musimy być wszczepieni w Chrystusa po to, żeby to w ogóle miało jakikolwiek sens, że nasze uczynki na poziomie naturalnym mają praktycznie żadne znaczenie w odniesieniu do naszego celu ostatecznego, bo ten jest nadprzyrodzony, przerastający naszą naturę. Popada w pewien błąd. Natomiast ten błąd jest stosunkowo subtelny, jeśli porównamy go do błędu takiego modernistycznego faryzeusza. Cóż to mam na myśli, gdy mówię o modernistycznym faryzeuszu? Otóż taki modernistyczny faryzeusz to jest człowiek, który również w sobie pokłada nadzieję. Taki modernistyczny faryzeusz też nie bije się w piersi i mówi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Taki modernistyczny faryzeusz w ogóle nie mówi o grzechu, bo grzech to w ogóle nie istnieje. Nie. Grzech to się źle kojarzy. Nie ma. Tak? Modernistyczny faryzeusz też nie chlubi się swoimi uczynkami, bo przeważnie za bardzo tych uczynków nie ma. Jaka jest więc jego postawa? Otóż on również postrzega samego siebie jako źródło swojego zbawienia, ale idzie jeszcze dużo dalej niż ten tradycyjny faryzeusz. Otóż tradycyjny faryzeusz wypełniał Boże przykazania, robił to trochę, no właśnie tak naturalistycznie, na poziomie takiego sportu. Uważał, że to jest jego zasługa, już nikt mu tego nie odbierze i tam Pan Bóg tak naprawdę wiele w tym procesie jego zbawiania nie ma do powiedzenia. Po prostu musi go zaakceptować, no bo przecież on jest sprawiedliwy, nie tak jak ci inni. Natomiast modernistyczny faryzeusz nie wypełnia Bożych przykazań. On uważa, że sam może ustanawiać Boże przykazania. Dlaczego tak uważa? No bo jest modernistą, a modernista jest przekonany, że cała religijność to są nasze uczucia religijne, a więc wszystko, co daje, dobrze wyraża nasze uczucia religijne, to jest najważniejsze. To za tym trzeba podążać. Jeśli uczucia religijne wspólnoty uważają, że trzeba zmienić przykazania, to trzeba zmienić przykazania i najważniejsze, żeby za nimi podążać i wtedy, gdy człowiek podąża za tymi uczuciami religijnymi, to po prostu będzie zbawiony. Gdy to mówię, to pewnie dla wielu takich zwykłych katolików to się wydaje jakieś zupełnie abstrakcyjne. No gdzie to w Kościele widać? Ano proszę, spójrzmy na podejście papieża Franciszka chociażby do grzechów przeciwko czystości. Cały Kościół, cała teologia, święty, poczynając od świętego Pawła, przez wszystkie wieki Kościoła mówią jasno, że człowiek, który po zawarciu ważnego związku małżeńskiego rozchodzi się ze swoim mężem, ze swoją żoną, wchodzi w kolejny związek, jest cudzołożnikiem, to znaczy żyje w stanie permanentnego związku, który jest grzeszny, który jest niemoralny. Cała tradycja Kościoła tak naucza. Nagle dzisiaj Kościół stwierdza, każdy przypadek trzeba ocenić osobno. To trzeba zbadać i nikogo nie odrzucać, każdego przyjmować w praktyce, promując w ten sposób dopuszczanie do Komunii Świętej osób, które faktycznie żyją w sposób cudzołożny. Skąd taki pomysł? Skoro
od samego początku, od Pisma Świętego przez wszystkie wieki Kościoła mamy jednolitą tradycję, jednolite nauczanie Kościoła. Ano właśnie stąd. Ano właśnie stąd. Jeśli przyjmiemy modernistyczny punkt widzenia, to jest zupełnie oczywiste. No przecież my musimy odczytywać znaki czasu, musimy odczytywać, co ludzie teraz czują, musimy odczytywać, jak człowiek teraz do Pana Boga chce się zbliżać i dbać o to, żeby nasza praktyka odpowiadała tym uczuciom religijnym. Kiedyś tak faktycznie było, że ludzie tak to czuli, że trzeba przede wszystkim zadbać o tą nierozerwalność, a dzisiaj my to czujemy, że trzeba tak się bardziej otworzyć na wszystkich. My dzisiaj tak to czujemy, że nawet ten człowiek, któremu się nie udało, że to jego nie możemy odrzucić. I tak to czujemy, że trzeba z tym człowiekiem się zjednoczyć, trzeba go dopuścić do komunii, bo przecież to nie może być grzech. Skąd my to wiemy? Tylko i wyłącznie ten wniosek, że to nie może być grzech, to jest tylko i wyłącznie na poziomie uczuć religijnych, na poziomie takiego, powiedzmy, przeczucia. No przecież tak musi jakoś być. No przecież zobaczcie, zbadajcie, ci ludzie, oni chcą przystępować do komunii, przecież no, nie Pan Bóg ich nie odrzuci przez to. Pan Bóg sam mówi, co zrobi ustami świętego Pawła, to jest w Piśmie Świętym objawione słowo. Cudzołożnicy nie wejdą do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście człowiek może się nawrócić, grzech swój porzucić. I oczywiście to się dzieje cały czas, niejako w sensie takie nawrócenia, to jest jasne, ale sam grzech jest tą przeszkodą, która nie umożliwia, która sprawia, że niemożliwym jest wejście do Królestwa Niebieskiego. Ale objawienie to był wyraz uczuć religijnych dawno, dawno temu. Teraz to trzeba właśnie przemodelować, zrobić zupełnie inaczej i tak, żeby to odpowiadało tym współczesnym uczuciom religijnym. I to jest współczesny faryzeusz, który nie tylko postrzega siebie jako wystarczające źródło swojej sprawiedliwości, dlatego że w Boże przykazanie wypełnia, tylko uważa się za tak wielkiego, tak wspaniałego, że sam Boże przykazania pozmienia. Bo tak trzeba, bo my czujemy jako ludzkość inaczej. Nasza wrażliwość się zmieniła i to, co święty Paweł napisał, to, co Pan Jezus nam przekazał, to, co wszyscy święci Kościoła nauczali, to nie ma znaczenia. Nasze uczucia religijne mają znaczenie. To jest ten mega faryzeusz, mega modernistyczny faryzeusz, który wielki jest tak bardzo, że samego Pana Boga z tronu zdejmuje i się na nim sadza i mówi: ja wam powiem, co można, a czego nie można. Tak postępuje ten modernistyczny faryzeusz. Sam chce decydować, co jest Bożym przykazaniem, a co nie jest. I żeby było jasne, nie przypisuję tego określenia modernistyczny faryzeusz żadnej konkretnej osobie, że a to na pewno jest ten, albo to jest tamten. Mówię o postawie, tak jak Pan Jezus tam mówi o konkretnych, nie o konkretnych osobach z imienia i nazwiska, tylko o rodzajach postaw, zachowań. I wskazuje na to, że gdy właśnie tacy modernistyczni faryzeusze oskarżają tradycjonalistów o faryzeizm, to nawet ci faryzejscy tradycjonaliści, nawet tacy, którzy mają faktycznie takie podejście, to jest jakiś promil, ale gdzieś tam się zdarza, nawet oni są mniej faryzejscy niż właśnie ci specjaliści, którzy uważają, że Boże przykazania mogą sobie pozmieniać, bo przecież tak mówi im ich intuicja, tak tam prowadzą ich przecież uczucia religijne tłumu, który przecież tego właśnie od Kościoła oczekuje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.